HP EliteBook 8460P to typowy laptop biznesowy. Jest mocny i szybki, bo wykorzystuje czterordzeniowy procesor Intel Core i7. EliteBook jest mocnym laptopem wykonanym z aluminium i dobrej jakości plastiku. Wzmacniana konstrukcja obudowy doskonale zabezpiecza delikatną elektronikę ukrytą w środku laptopa. Całość tworzy zwartą konstrukcję odporną na uderzenia i upadki, która będzie nam bardzo długo służyć. Aluminiowa obudowa okazuje się też praktyczna, bo nie widać na niej odcisków palców czy drobnych rysek. HP oferuje całkiem pokaźny zestaw gniazd. Do dyspozycji mamy tu USB 3.0 i 2.0, DisplayPort, Express Card i VGA. Jest więc wszystko, co potrzeba oprócz gniazda HDMI, ale możemy skorzystać z przejściówki DisplayPort do HDMI. Niestety nie jest ona dostarczona w zestawie. Komputer wykorzystuje 14-calową matrycę pracującą w naturalnej rozdzielczości 1600x900 pikseli. Wyższa rozdzielczość ekranu znacznie poprawia ergonomię pracy na laptopie, a matowe wykończenie ekranu świetnie sprawdza się w silnie oświetlonych pomieszczeniach. Jest to laptop biznesowy, a te z natury muszą być szybkie i funkcjonalne. Nie chodzi tu bynajmniej o wydajność układu graficznego, bo nikt na tego typu laptopie nie będzie uruchamiał gier. Chodzi o możliwości procesora. Przydaje się on, gdy będziemy pracować na laptopie tworząc multimedialną prezentację czy odtwarzając materiały Full HD. Zamontowano tu wynajmną jednostkę Core i7-2620MV Pro. To dwurdzeniowa jednostka, która spełni oczekiwania nawet bardzo wymagających użytkowników, o czym mogą świadczyć bardzo wysokie noty w testach. Ważną cechą komputera jest zbudowany dysk SSD. Korzyści z tego są różnorakie. Dysk SSD jest nie tylko szybszy od tradycyjnych nośników, ale pobiera też mniej prądu oraz jest mniej podatny na uszkodzenia, gdyż nie posiada części mechanicznych. EliteBook, pomimo że jest dość gruby i nieco ciężki jak na laptopa z 14-calowym ekranem, to i tak dzięki mocnej konstrukcji obudowy okazuje się świetnym narzędziem do pracy na wyjazdach. Jest szybki, na baterii potrafi pracować kilkanaście godzin, a do tego jest odporny na upadki. Czego chcieć więcej? Polecam.